Nazywam się Bożena Szczęsna, urodziłam się w Łodzi. Około 30 lat spędziłam na Starym Polesiu. Dwa takie miejsca są, no, z którymi byłam związana. To jest Andrzeja Struga 49, gdzie tam mieszka moja mama i moja babcia i mój dziadek. I stamtąd przenieśli się na ulicę Zieloną 18. I dla mnie już ten budynek i ten cały dom na tej Zielonej 18 to no, był takim miejscem mojego dzieciństwa, potem bycia nastolatką i osobą studiującą. Jeśli chodzi o ten Andrzeja 49, budynek został już zburzony, więc to był taki stan. No jakkolwiek opowieści mojej mamy czy mojej babci, ponieważ ja byłam wychowywana, jak i dwoje moich kuzynów, przez babcię. No słyszeliśmy tylko, że tam po prostu mieszkali. Oczywiście to jest taki teren, tam były tak zwane farbiarnie, czyli to, co dzisiaj zostało, to zostały budynki, ale tam przywożono takie, pamiętam, ogromne bele tej takiej bawełny, którą no, tam wrzucali w jakieś kotły i to farbowali. Na bardzo dużej przestrzeni na podwórku, ponieważ tak podwórko było podzielone jakby na dwie części, to, które było przy obecnie odremontowanym pięknie budynku, tam był ogród. No i oczywiście cała, prawda, czereda dzieci, która się tam wychowywała, w tym ogrodzie się bawiła. Natomiast pozostała część ta przy tej fabrycznej, to były olbrzymie hałdy węgla, ponieważ no, palono tam węglem i, prawda, uruchamiano. I jak wchodziło się to po lewej stronie, były jeszcze takie dwa pomieszczenia. Jedno pomieszczenie to była olbrzymia pralnia z takim wielkim bębnem. Myśmy to w ogóle jako dzieci chodzili, to oglądali i to w ogóle budziło rodzaj takiego, bym powiedziała, nawet strachu, czegoś takiego magicznego, że to no, takie wielkie urządzenia. Oni tam widocznie prali potem tą bawełnę. Ale też zezwolono mieszkańcom na korzystanie na przykład z bali, czy tam z takich, więc jeżeli na przykład było pranie, to pamiętam, że cały dzień był z życia wyłączony, bo znosiło się to pranie. Wieczorem tam, prawda, babcia moczyła, na drugi dzień prało się i wieszało, bo jak gdyby fabryka nam to udostępniła. Był tam też jeszcze tak, poza dużą suszarnią, już w tym budynku, w tej chwili odremontowanym, była właśnie suszarnia i był taki dawny magiel, które też to było kolejne takie miejsce, gdzie właściwie no, wchodziło się jak gdyby przekraczając jakieś granice, ponieważ to był stary magiel na korbę. Oczywiście on był, jak wiadomo, no magiel, dzisiaj tam są prasowalnie, wtedy obciążano taką olbrzymią skrzynię, tą korbą się kręciło, nakładało się tą bieliznę na wałki. No więc najważniejsze było to, żeby nie podchodzić do magla. Więc można było stać przy drzwiach i, prawda, patrzeć, jak tam babcia czy jacyś no, inni lokatorzy nawijali tą bieliznę, czy kręcili tą. No, wielkim dopuszczeniem do tajemnicy było zezwolenie na zakręcenie tą korbą. I tam właśnie babcia na pierwszym piętrze z dziadkiem dostała to mieszkanie. To były trzy pokoje z kuchnią. I pewnego dnia dyrektor fabryki, który miał tej właśnie farbiarni, który no, taką jak gdyby przyjeżdżał samochodem, to znaczy zatrudniono kierowcę, bo to był jak gdyby taki, no dzisiaj byśmy powiedzieli, w ramach fabryki ten samochód. I ponieważ ten kierowca nie miał gdzie mieszkać, zabrali babci jeden pokój. No i oczywiście tam, prawda, za mną, to mojej babci, no jako osoby właśnie takiej, bardzo się to nie podobało. Nawet on tam się sprowadził z rodziną, to znaczy miał syna. I pamiętam, że my nawet jako dzieci go w jakiś sposób sekowaliśmy, nikt się z nim nie bawił, bo to był no, ktoś, który nam, prawda, jakby tutaj coś zabrał i taka ingerencja. Jeśli chodzi jeszcze tam o te budynki, bo zaczęłam mówić o pralni, ale obok jeszcze była stajnia, ponieważ w tym czasie no, gdyby te wielkie bele zostały przywożone przez no, takich wozaków. Była brama. Wozak, który przyjeżdżał z tym takim no, olbrzymim transportem tych bel, a krzyczał portier,
portier wychodził, otwierał tą bramę, on wjeżdżał. No na wieczór te konie, takie perszerony olbrzymie, zostały zamykane w tej stajni. Dzisiaj te budynki są jeszcze, bo ja tam nawet poszłam i obejrzałam sobie po tym remoncie, więc one są, tylko no dziś oczywiście nie ma stajni. Z takich no może śmiesznych, powiedziałabym, anegdot, mój kuzyn, który no dziś w Nowym Jorku pracuje jako informatyk, był zafascynowany tymi końmi i tym portierem, który wychodził i otwierał tą bramę. No i bardzo często, ja to pamiętam, bo byłam najstarsza z naszej trójki, od kredensu sam wołał portier, otwierał ten drzwi tego kredensu i prawda, i potem zamykał. I na pytanie, kim zostaniesz, zawsze odpowiadał, że portierem, bo to było dla niego taką. Natomiast jeśli chodzi o te konie, to było kolejne takie... Strasznie się tych koni baliśmy, bo to były rzeczywiście olbrzymie. I no jest taka zasada, że koń, jeśli pracuje przez cały tydzień, nie może jak gdyby jednego dnia w ogóle nie pracować. W związku z czym przychodził ten taki, no nie wiem jak go, ten wozak chyba, czy ten furman, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, w niedzielę wypuszczał te konie. I one po prostu biegały wokół tych chałup, tego węgla. Na dole mieszkała właśnie taka pani, której dokwaterowano jakąś rodzinę ze wsi. Jeden pokój. No moja babcia niewiele myśląc powiedziała, że nie będą jej tutaj zabierać po jednym pokoju, z tą rodziną się zamieniła. Czyli cała rodzina, babcia, był dziadek wtedy już zmarł, a babcia, troje dzieci, nagle zaczęło mieszkać w jednym pokoju, bo takie, a ta rodzina ze wsi przeniosła się na pierwsze piętro. Rodzina, no tam do tego pokoju, do którego się wprowadziliśmy, była to taka bardzo w ogóle, nie wiem czy romantyczna, czy jak to określić, historia. Mianowicie osoba, która tam mieszkała, była Niemką. Miała przed wojną fabryki, oni mieli szarparnie. Znaczy moje wiadomości może są takie szczątkowe, bo to tylko tyle, ile się od niej dowiedziałam. Ale dlaczego w ogóle jakiekolwiek zainteresowanie? Mianowicie im na parterze, tam gdzie właśnie jest ten piec, przydzielono jak gdyby mieszkanie, wyrzucając ich z innych mieszkań, ponieważ oczywiście szarpanie zostały zabrane. I zostawiono jej przepiękne meble, porcelanę, więc na przykład do niej do tej części, w której ona mieszkała, chodzono jak bez mała my, jak do muzeum, bo to było coś tak zupełnie innego i takiego, no jak mówię, do dziś te piękne meble pamiętam, tą porcelanę, stare pianino. I jej historia była taka, że ona wyszła najpierw właśnie za tego właściciela tych szarparni. On ją zostawił z dwojgiem dzieci, no oczywiście zapewniając byt, proponując jednej z córek, żeby pojechała z nim do Niemiec, bo tu już było wiadomo, że nic z tego jakoś no, się nie uchowa. I ona wyszła za mąż, to chyba nie będę jakoś zdradzała specjalnie tajemnic rodziny, malarza Żaboklickiego, marynistę. I pamiętam, że te piękne jego obrazy wisiały na ścianach. Z tym malarzem miała trzecie dziecko, to już był chłopiec, ale ponieważ marynista był, no powiedzmy taki, jak to artysta, prawda, więc pewnie po artystowsku może wychowywał własne dziecko, no w każdym razie to była taka osoba, która jak gdyby wszystko jej pozwolono, w związku z czym no zeszła na tak zwaną złą drogę. Pamiętam, że opowiadała to właśnie mama jego, że no musiała część tych obrazów sprzedać, żeby na przykład opłacić adwokatów, którzy go tam w sądach bronili. No ale nie wchodzę dalej w tę historię, bo może zdradzę jakieś tajemnice. Więc to byłoby tyle co do tych pomieszczeń, no, które dzisiaj są naprawdę tak pięknie odnowione i na przykład odkryto parkiety, które tam wtedy zostały zalane przez taką ohydną masę, to się nazywało ksylolit. I oni parkiety zalewali właśnie, no, zamalowywali ściany i tak dalej, więc no, tam jakoś to się tak bardzo, jako zniszczenie
Chodziłam do szkoły na Zieloną 32, dzisiaj tej szkoły podstawowej już nie ma, ale dlaczego mi to utkwiło w pamięci? Mianowicie to, że kiedy poszłam do pierwszej klasy, okazało się, że wychowawczynią moją jest nauczycielka pani Ciślińska, która uczyła moją mamę. I w ogóle jak ona jakby zobaczyła, że no to ja jestem, prawda, córką osoby, więc taką, wydaje mi się, że miałam tam jakąś sympatię u niej. Była to też osoba, która wśród innych ludzi budziła taki rodzaj, no wiadomo było, że była inna, to była taka, powiedziałabym, Madame Ciślińska. Zawsze ubrana tak zupełnie inaczej. Pamiętam, tak, ja to, dziś to pamiętam, w takie czarne suknie z koronką. I tak od razu było widać, że to jest osoba z innej epoki, inaczej się w ogóle... Myślę, że to też w jakiś sposób zaważyło. To był taki, powiedziałabym, trochę kwiat na bagnie, ale ten kwiat jak gdyby pokazywał, że może być inaczej. Z takiej jeszcze rzeczy z tej szkoły, to pamiętam też takie zupełnie inne osoby, odstające, mimo że przecież miałam 7 lat, byłam dzieckiem, a jednak no, zdawałam sobie sprawę, czyli jaka to musiała być różnica w ogóle w wyglądzie, w zachowaniu. W tej szkole odbywała się rytmika. I była ona prowadzona, zresztą w tej szkole, nie wiem skąd, wzięło się stare pianino. Przepiękne, takie brązowe, do dziś pamiętam, z takimi miejscami na świece, no pewnie gdzieś tam, prawda. I przychodziła taka pani, która niewątpliwie z panem, taki on grał na tym pianinie, prawda, niewątpliwie musiała być to była tancerka, bo to było widać po jej ruchach, po zachowaniu, no i oczywiście po tym. I też coś takiego, co mi utkwiło w pamięci, mianowicie chodziłam na tą rytmikę i tam no, były elementy różnych, powiedzmy tam tańca klasycznego, ludowego i strasznie się bałam, ponieważ nie potrafiłam sobie poradzić, jest coś takie jak wycinanie chałupców. I jakby to ona nigdy tego nam nie kazała zrobić, ale ja powiedzmy wiedząc, że no coś takiego może być, więc w domu pamiętam, próbowałam na wszystkie strony, no, żyłam w strachu. Każda lekcja, tam było chyba 3 razy na tydzień te spotkania były. W strachu, że w którymś momencie ona będzie kazała zrobić chałupce. Ja oczywiście przyciągnęłam sprawę, bo to pamiętam, też mi to utkwiło do dzisiaj w pamięci, no przyszedł rodzaj takiej wizytacji, prawda, ponieważ oni byli opłacani tutaj z budżetu szkoły, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. I poprosili, żeby wybrała 3 osoby i zademonstrowała, co one tutaj, prawda, potrafią. A wybrała 2 tam takie dziewczynki starsze, bo to tam, no, 7 klasa one były, natomiast ja byłam w 3. I ona wybrała mnie też. I powiedziała, to proszę zrobić chałupce od tej ściany do tej ściany. W tym momencie po prostu serce mi stanęło, ale cóż strach może spowodować. Ja zrobiłam je absolutnie bez zastrzeżeń, nagle. Czyli no, gdzieś tam to wszystko tkwi w głowie, ale mi to utkwiło. No i powiedzmy, sprawę jak gdyby nie położyłam, bo pewnie tam jakoś, może ona miałaby jakieś z tego powodu przykrości, chociaż nie sądzę. No ale w każdym razie było, że w takiej szkole zupełnie przeciętnej, prawda, nagle przychodziły takie osoby i to też tak sposób ich zachowania, to w jakiś, to zostawało, bym powiedziała. Potem było liceum, chodziłam do 12, która dzisiaj jest przeniesiona, a to było na ulicy Narutowicza, tam dzisiaj jest akademia, Uniwersytet Medyczny, to była ostatnia szkoła żeńska imienia Wyspiańskiego, 12 liceum imienia Wyspiańskiego. Oczywiście dostałam się do niej przez przypadek, ponieważ moja mama, która pracowała, no była związana ze szkolnictwem, powiedzmy, więc kiedy już skończyłam 7 klasę, zabrała moje świadectwo i poszła do ówczesnego inspektoratu oświaty razem ze mną, żeby wybrali mi jakąś szkołę, jakieś liceum. No i pan, pamiętam to znowu, popatrzył na to świadectwo i mówi do mojej mamy, że to będzie dobra taka szkoła na 12 liceum na Narutowicza, córka będzie miała blisko. I powiedział jedną rzecz, którą potem jakoś tak zaczęłam analizować. Mówi, wiesz, znajdziesz tam sobie jakąś koleżankę, będzie dobrze.
Ja mówię, dlaczego? A dlaczego nie kolegę? Ale to już wyszłam. No i potem się dowiedziałam, dlaczego nie kolegę. Wchodzę 1 września, a tam pa horyzont. 500 czy ileś osób, no same dziewczyny. A wtedy uważałam to za straszną porażkę i w ogóle mówiło się klasztor na tą szkołę. To była jedynka, była jedyną wtedy szkołą tylko męską i ta 12 była żeńską. I właściwie kiedy ja zdałam maturę i kiedy chłopcy zdali maturę w jedynce, już prowadzono koedukację. Wtedy strasznie nad tym ubolewałam, chociaż starano nam się jakoś tak właściwie nas nobilitować, że jesteśmy tutaj, prawda. Co, miałam bardzo dobrych nauczycieli. To było jeszcze, jak gdyby myślę, taka kadra, która pamiętała inne czasy, w związku z czym jak gdyby nie tylko nam przekazywano wiedzę, ale również wychowywano. I myślę, że to też miało sporo wpływu w ogóle i takie na przykład moje potem zainteresowania. W ogóle kochałam literaturę, książki, ale to wszystko było jak gdyby ze szkoły wyniesione. Taką wychowawczynię, panią profesor Ruszczyńską mieliśmy i ona właśnie tak nam powiedziała, że wszystko to, co warto mieć, to trzeba mieć w głowie. I no, zostało to jak gdyby. Potem, po tej maturze miałam przerwę, potem dostałam się na studia filologiczne, więc jak gdyby no, to moje zainteresowanie tą literaturą. No, potem pracowałam w szkołach, ale ciągle tutaj jak gdyby kręciłam się na tym, nazwijmy to, starym Polesiu. Ile razy przechodzę idąc na rynek, czy w ogóle no, w tym rejonie się poruszam, to jakoś tak no, patrzę na tą zieloną 18 z taką... To chyba Portugalczycy nazywają to saudade. Taka tęsknota za czymś, co nie wróci się, ale jednocześnie nie jest przygnębiające, tylko takie no, wspominające, bym to powiedziała. Więc bardzo się cieszę, że ten budynek został doprowadzony do takiej no, pięknego stanu. No, żałuję, że tam nie mieszkam. Z czasów tej zielonej 18, czyli praktycznie aż do początku studiów, gdzie ja mieszkałam i może byłam wychowywana w pewnej takiej zamkniętej enklawie. Ja właściwie nie miałam kontaktu ze światem zewnętrznym, ponieważ babcia załatwiała wszystko. Moje jakby bycie ograniczało się do chodzenia do szkoły na zieloną 32. No i bycie na podwórku, czy tam powiedzmy uczenie się, więc... Co ja pamiętam? No, pamiętam, że niewątpliwie, pamiętam, że przy rynku stały dorożki, albo, bo no, czasami na ten tak zwany zielony rynek z babcią chodziłam. No, pamiętam to, że po ulicach oczywiście jeździły te furmanki wielkie, no, właśnie nie furmanka, to już by należało powiedzieć taki, no, jakiś, nie wiem jak to się nazywa, taki olbrzymi wóz, prawda, ciągniony przez dwa konie. Nie było, na przykład taksówka była czymś takim wyjątkowym w ogóle. Oczywiście jeździły po Piotrkowskiej tramwaje, to pamiętam. I jeszcze jedno takie miejsce, które do dziś pamiętam, to było na ulicy Zamenhofa, nie pamiętam numeru, tylko budynek był obłożony taką żółtą kostką. I to właściwie mi tak utkwiło w pamięci. Ale ja mówię, ja byłam absolutnie wyłączona. Jak gdyby, ja nigdy nie chodziłam z kluczem. No poza to podwórko, poza tą bramę już się nie wychodziło, tylko no wszystko było tutaj, to były chyba inne czasy zupełnie i tak bardziej były skupione na domu, na tej takiej przestrzeni bardzo, bardzo bliskiej. Więc czy ja widzę różnicę? No niewątpliwie, bo to przecież prawda, jakoś tam się wszystko zmienia. Ja w ogóle, ja lubię Łódź. Bo uważam, że to jest takie miasto, ono jeszcze może iść w którymś kierunku. Wrocław, czy Poznań, czy Warszawa, no doszły do któregoś momentu. One są, natomiast tutaj ktoś tam tak powiedział, że Łódź jest dużym miastem, mające klimat małego miasteczka. I coś w tym klimacie jest, bo myślę, że... Ono jest takie, powiedziałabym, bliższe
mieszkańcom, o, coś takiego. To fakt, że na przykład no, rozmawiamy, że kogoś się widzi trzy razy w sklepie, to ekspediencie na ulicy mówi się dzień dobry. Mnie się to podoba. Poza tym cieszę się też, że ono się robi takie, no, że się robi ładne, że jest na przykład zieleń, chociaż to, co mnie denerwuje, brak dbałości, nie rozumiem, że ktoś rzuca papierek na ulicę, ale może to jest też kwestia wychowania, może tutaj mamy tą ogromną, wszyscy i nauczyciele, i rodzice, no każdy, prawda, ma, więc ja mówię, że no nie mieć tego, miej odruch do kosza, a nie odruch na ulicę. Może tutaj taki jakiś, właściwie to zła cecha. Mamy bardzo dużo osób napływowych, młodych, ja to zauważyłam. I osoby, które no, przyjeżdżają tutaj jak gdyby na chwilę, mam na myśli no, studentów tych wszystkich prywatnych, czy nawet nieprywatnych uczelni, nie chcę tutaj może nikogo oceniać, ale ja myślę, że jeżeli jest się gdzieś przelotem, tylko przez jakiś czas, to się nie utożsamia z tym miejscem. W związku z czym, jeżeli wynajmujemy pokój, to ja nie wiem, ja bym może go od razu jakoś tak przystosowała, żeby on był mój. Ale są osoby, które traktują to nie moje. Prawda? Jestem tutaj 3 lata, 5 lat, za chwilę gdzieś, no tej płynnej nowoczesności, o której, prawda, Zygmunt Bauman pisze, do nikogo i do niczego się nie przywiązujemy. A jak się nie przywiązujemy, to nie dbamy. Prawda? Więc może to mnie jakoś tak, bo ja, jeżeli jadę na wakacje, to zabieram ze sobą na przykład jakiś obrus, że gdzieś się tam, no nawet na ten tydzień będę, czy na dwa, to jak gdyby kreuję taką no, przestrzeń, z którą ja się utożsamiam, gdzie jest częścią mnie. Natomiast tutaj tego nie ma i to zauważyłam, że chyba mieliby szansę młodzi ludzie, a oni tak jakoś to traktują, no może nie powinnam tak o tym mówić, bo to jest jednak ocenianie kogoś, a myślę, że są trochę niewychowani, że nie przyjęli czegoś takiego, że no jeżeli tu nawet jesteś na moment, to zaznacz swoją obecność tutaj sobą, no ale pytanie, co masz w sobie? Prawda? Czy ten odruch rzucania na ulicę, pyta na gdzieś tam rozgrzebanie, no już nie powiem o, prawda, niesprzątaniu po psach. Generalnie bardzo kocham zwierzęta, jestem od 30 lat wegetarianką, ale nie, oczywiście to nie schodzi na psy, tylko na ludzi, prawda, że jednak no, uważają, że co tam, ale to, no nie wiem, może jeszcze czasu wymaga to. A generalnie Łódź zmienia się. Zmienia się i tak może, jeżeli wokół będzie ładnie, nawet będą te kwiaty, będą zadbane chodniki, to może coś takiego, że piękno rodzi piękno, prawda? Czyli to piękno na zewnątrz może wejdzie w nas i to my też coś damy z siebie. A może nie wiem. Chociaż ja uważam, że to powinno być dokładnie odwrotnie, że to my kreujemy, prawda? Że jesteśmy piękni, kreujemy piękno. No ale dobra, niech to będzie z zewnątrz do wewnątrz, czy z wewnątrz na zewnątrz, ale żeby było. Więc wydaje mi się, że ludzie są, w sumie są sympatyczni, wie pan, bo ja mam takie podejście, że jeżeli ktoś jest sympatyczny i miły w stosunku do drugiego człowieka, to naprawdę to generuje też pozytywne jakieś zachowania. Do dziś pamiętam zapach kawy, którą moja babcia, jak zanim się wszyscy obudzili, to już ta kawa z mlekiem, kawa Turek, pamiętam. I to jest zapach kawy, który dzisiaj absolutnie, tak mi to utkwiło i jest nie do powtórzenia. Dlaczego moja babcia tak zrobiła? Oczywiście, mając dwa pokoje z kuchnią i z piękną łazienką i korytarzem, przeniosła się do jednego pokoju, w którym musiała wydzielić kuchnię i była wspólna łazienka z ową właśnie panią Weiss Żaboklicką. Nie wiem dlaczego, bo tak babcia postanowiła. Wie pan, ja potem jak już ona odeszła, to jak gdyby zdawałam sobie z takich sprawy z rzeczy, które u innych osób nie widziałam. Ona na przykład, to są lata 50., prawda, się urodziłam w 49., więc no tutaj to, co ja ją tak pamiętam, jak gdyby z tych, no to powiedzmy, jak miałam 7 lat,
to jest 55-6 rok. I ja ją pamiętam, że ona czytała gazety, Słowo Powszechne. I ta gazeta była tam, nie wiem ile to było, 3 razy w tygodniu wychodziło, więc no wiele babci nie czytało gazet, prawda? Ona miała przepiękne, długie włosy, takie do kolan, które właśnie na tym zdjęciu, które zrobię, bo ma portret z dziadkiem, które pewnego dnia, bo taka była moda, to w ogóle kobieta bez włosów, no to... I ona po prostu poszła do fryzjera i obcięła. Cała, jak gdyby niezadowolenie dziadka, tym się zamanifestowało, że się do niej nie odzywał 2 tygodnie, bo powiedział, że jego żona miała długie włosy, a ta kobieta ma krótkie. To były, wie pan, zupełnie inne relacje, inaczej to w ogóle wszystko się odbywało, ale babcia postanowiła, że zetnie włosy. Jeżeli mojej babci przyszło do głowy, że ona się teraz przeprowadzi, narażając, żeby panu powiedzieć, jak to się odbyło, to wszyscy poszliśmy na górę, a tam się okazało, że już mieszka ktoś inny i ten pan nam powiedział, że babcia mieszka na dole. Ona wszystko zorganizowała, przeniesienie mebli, wszystko. Poszli do pracy, znaczy no dziadek poszedł do pracy, moja mama, bo tam mieszkała, no my do szkoły i to w ciągu jednego dnia zostało wszystko zrobione. Myśmy poszli na górę, a on powiedział, że my jesteśmy już na dole. Babcia w ogóle nie poddawała, nie pytała. Do tego stopnia, że raz dziadek, pamiętam, kupił chleb i tego chleba się nie jadło, bo ona powiedziała, że mężczyźni nie kupują jedzenia. Chleb został wyrzucony. Więc to była osoba niezwykle apodyktyczna, ale jednocześnie miała dużo takiego... Wiem, to, że nas w trójkę wychowywała, też świadczyło o tym, bo ona doszła do wniosku, że jej córki nie są w stanie wychować dzieci. W związku z czym ona nas trójkę zgromadziła. I pod tym jednym dachem tam do któregoś momentu, bo potem oni zostali, ci moi kuzyni zostali zabrani, ponieważ ciocia miała męża, który studiował, znaczy Polaka, ale studiował w Chinach medycynę tropikalną i dostał w Gdyni na Oksywiu pracę. No więc oni tam zostali na jakiś czas zabrani, a potem wrócili do Łodzi. Więc jak ja mówię, tam nikt nie pytał babci dlaczego. Tak było. To samo na przykład dzisiaj dzieci, jeśli chodzi o jedzenie, to na przykład, no co zjesz? No to zjem, albo tamto zjem, albo nie, tego nie lubię. Nie było w ogóle rozmowy. Przychodziło się o konkretnej godzinie, powiedzmy ze szkoły, dostawało się na stół obiad, się zjadało, zabierało, koniec. Ja nie umiałam zrobić, nie umiałam, no oczywiście tu już się śmieję, że herbatę potrafiłam tylko zrobić, ale wychodząc za mąż nie potrafiłam zrobić niczego, nie wiedziałam jak się zupę gotuje, a miałam 27 lat. Bo to po prostu było odsunięte. Ona miała swoje tutaj, prawda? I w te jej enklawy nikt się nie miał prawa wtrącać. No więc jak mówię, dzisiaj na sztandarach feministek by chyba była. Co oczywiście no, miało dobre i złe strony. Myślę, że ten mąż, ja dziadka pamiętam osobę gdzieś tam taką przynoszącą pieniądze. Bo oczywiście oddawał z tak zwanym paskiem, bo to dostawał, prawda? Na takim pasku tam było wszystko i on to kładł na stole i ona to zabierała i koniec. Koniec. Wszystko, co było potrzebne. Jeszcze pamiętam, dziadek na przykład golił się brzytwą. No to cała jego, wie pan, autonomia to polegała na tym, że jak wyjmował te swoje tam przyrządy do golenia, właśnie tą brzytwę i taki pasek, na którym... taki pas skórzany, na którym tą brzytwę się ostrzyło, to wtedy wszyscy musieli wyjść z kuchni. No to było wszystko, na co on sobie mógł pozwolić, bo on się powiedzmy w kuchni nie w łazience golił, tylko się, bo tam było widniej. No, no w każdym razie, w momencie, kiedy on to wystawiał, wtedy wszyscy musieli wyjść z kuchni i na tym kończyła się jego. Proszę pana, no po pierwsze ten klasztor. Ale w tym klasztorze od razu się zorientowałam, że nie jestem osobą anonimową. Proszę sobie wyobrazić, dokładnie to pamiętam, że to już było po tym, bo pierwszy wrzesień to był ten, września, to był ten apel, prawda, już tam się wszyscy wszystkie rozeszłyśmy się do swoich klas. I no dwie rzeczy były absolutnie konieczne. Tarcza na rękawie, przyszyta, takie pomysły jakie się ma,
jak zrobić, żeby tarcza niby wyglądała na przyszytą, a jednocześnie można ją było zdjąć, bo to był, wtedy to jest w ogóle no, obciach straszny, że się z tarczą chodzi, bo to już oznaczało, że się nie jest dorosłym, prawda? Bo wiadomo, że no, jak jest tarcza, to jesteś w liceum, no to jesteś niedorosła. Więc tysiąc pomysłów na to, jak odkleić tarczę, na szpilki, na grawki, na cuda, ale niestety woźna sprawdzała rano, czy to jest tak na płaszczu i na fartuchu. I beret. Więc beret się oczywiście zakładało przed wejściem do szkoły. I teraz jeszcze a propos tego fartucha, bo mi się to akurat przypomniało. Moja mama, która była krawcową, no więc no, uważała, że skoro byłem w takiej prestiżowej szkoły i w ogóle, no to uszyła mi granatową sukienkę i czarny taki fartuch na szelki. I biały kołnierz, że wszystko było zachowane. Oczywiście w pierwszym tygodniu została wezwana do dyrektorki, pani Jankowska się nazywa, Genowefa Jankowska, zapamiętam to nazwisko, to jak ona moje zapamiętała. I wezwała moją mamę i powiedziała, w tej szkole jest fartuch z rękawami z podszewki i daje pani tydzień, żeby córka taki fartuch miała. Ja oczywiście zdjęłam tą sukienkę, zdjęłam ten fartuch piękny, który mi uszyła i uszyła mi taki, jak chodzili wszyscy. Czyli to był taki zapinany z białym kołnierzykiem z podszewki. 2 września jestem na korytarzu, nie mam tarczy, no bo przecież. I podchodzi do mnie właśnie ta pani Genowefa Jankowska, która przechodziła się po korytarzu i wtedy tak, wie pan, to jak... Może czerwone się tak rozstąpiło, to myśmy się też tak rozstąpiły, a ona przychodziła. Ona podeszła do mnie i powiedziała, Szczęsna, nie masz tarczy. Ja mówię, Boże, jestem tu 2 dzień i ona już wie, jak ja się nazywam? Więc no to takie w ogóle zupełnie inne, wie pan, dzisiaj to chyba no tak nie jest. Jak ja się dzisiaj spotykam z kimś, no z dziewczynami tylko, prawda, czyli z kobietami, chodziłaś do 12. No oczywiście, że chodziłam. A u kogo? A no, no ja byłam u Lerchowej, a wie, że ja byłam u Ruszczakowej. I wie pan, to są chyba takie, nie wiem, czy te, z tych innych szkół coś takiego jest, albo czy dziś osoby, czy dzieci chodzące, prawda, do szkoły to będą, bo wiem, że ta, no ta 12 była taka mityczna, no i była 1, też mityczna, bo to no, samo męskie, prawda, więc myśmy darły nos, że my tu jesteśmy, prawda, z 12, a oni darli nos, że są z 1 i... organizowano nam, ponieważ chyba chciano jakąś tą koedukację, ten element męski zaznaczyć. Raz na miesiąc szkoła organizowała tak zwane wieczorki. I te wieczorki to polegały na tym, że zapraszano i tu chyba zrobiono błąd, bo jeżeli nam przez 29 dni w miesiącu wmawiano, że jesteśmy czymś lepszym, bo jesteśmy z liceum, z 12 i potem nagle zapraszanie kogoś, chłopców z technikum, no to no gdzie? W związku z czym pamiętam, że te wieczorki się tak odbywały, tam była nawet przygotowana jakaś herbata, jakieś drobne ciastka, to komitet rodzicielski jak gdyby finansował, no i duża sala gimnastyczna, po jednej stronie my siedzimy, a po drugiej stronie siedzą ci z technikum. Nie było w ogóle rozmowy. Więc to było też takie, no, no niby no coś tam chciano, prawda, a nic z tego nie wyszło. Kiedy był studniówka, to byli, można było przyjść, było takie pozwolenie, że jeżeli ktoś ma kolegę, z zaznaczeniem kolega, a przecież 18-letnie dziewczyny, to proszę bardzo, natomiast nie było to dobrze widziane. Zaproszono nam studentów Wojskowej Akademii Medycznej, gdzie oczywiście my po jednej stronie, oni po drugiej, bo z wojskowymi nie będziemy się mieszać. No więc takie, dziś to śmieszy, no ale no tak było. No. Więc czy ja dzisiaj dobrze tą szkołę wspominam? Myślę, że tak, ponieważ... Myśmy może były bardziej skupione na takim własnym rozwoju niż na jakiś, no nie wiem, czy to są zupełnie inne czasy i inne rzeczy bierze się pod uwagę, ale no kiedyś ważne było to, co się czyta, gdzie się chodzi. Na przykład w szkole trzeba było przez te 4 lata, miałyśmy obowiązek kupowania takiego karnetu raz na miesiąc do teatru i do filharmonii.
Czyli to, no to było dość kosztowne, prawda? Bo trzeba było, no ale oczywiście no moja mama za to tam płaciła i to był ten obowiązek, że się szło raz na miesiąc do teatru i do filharmonii. Pamiętam jeszcze na Narutowicza ten stary taki budynek, prawda? W tych czasach chyba, no tak ludzie byli bliżej ze sobą. A dzisiaj, znaczy ja nie oceniam, że dzisiaj jest fatalnie, broń Boże, no każdy żyje tak, jak mu się tam odpowiada i jak, ale no jest takie, powiedziałabym, taka atomizacja. I stąd ten brak uśmiechu na ulicy, prawda? Bo jeżeli tylko żyjemy w tej swojej takiej skorupie, no to po co się będziemy uśmiechać do tamtego? My tu mamy komórkę tam, prawda? A przecież ludzie, no generalnie człowiek jest zwierzęciem stadnym i potrzebuje drugiego człowieka. I im bardziej jesteśmy tacy otwarci na tego drugiego, to i nam jest chyba łatwiej, myślę. Skąd to? Myślę, to w jaki sposób wyniosłam, to jest chyba to takie to dawne wychowanie, że mimo tej żelaznej dyscypliny mojej babci, to jednak no było, że z drugim się jest, prawda? Te czasy, podstawówka, to w ogóle nie było mowy o żadnym wolnym czasie, bo to się szło do szkoły, potem się przychodziło, zjadałam ten obiad czy coś tam, odrabiałam lekcje, można było czasami wyjść na podwórko, rzeczywiście, na tych, zimą to po tych hałdach tego węgla, jak przysypał śnieg, to prawda, świetne górki do zjeżdżania, więc to było takie szkoła, dom, ewentualnie to podwórko i potem spać. W liceum też nie było takiego wolny czas, który już był zagospodarowany, z góry jak gdyby, no bo było wiadomo, że prawda tam ta szkoła była do którejś tej godziny, wracałam i to było też nie tylko ja, ale też no, moje koleżanki. Wracało się do domu, zjadało się tam prawda ten obiad i odrabiało, było dużo zadawane, więc odrabiało się tą lekcję. I potem najczęściej, no ja to powiedzmy czytałam. I ten czas taki, no jak mówię, bardzo zorganizowany, nie było, no co by tu zrobić, prawda? Wszystkie sprawy omawiało się, znaczy mam na myśli koleżanki, po wyjściu ze szkoły, więc ponieważ ja miałam koleżankę, która, no ja mieszkałam na Zielonej 18, a szkoła była na Narutowicza przy Placu Dąbrowskiego, więc to no jakiś tam odcinek był, ona mieszkała trochę dalej, więc myśmy wszystkie sprawy, które ten czas wolny to była ta wędrówka ze szkoły, bo rano to trzeba było gonić. To i tak wtedy pamiętam, nasza szkoła jedyna zaczyna lekcję o 8:30, co też było wszystkie, prawda, więc my ciągle takie, prawda, wystawione, że coś ekstra. I tego, więc, a resztę czasu było po prostu zorganizowane. Na studiach, muszę sobie przypomnieć, to znaczy, chyba nie było jakoś, znaczy, nazwijmy to, co dziś mówimy o imprezach, prawda? To nie było często. To naprawdę chyba jednak było bardzo dużo. To znaczy tak, zajęcia były w różnych miejscach. W związku z czym właściwie zaczynało się rano i późnym popołudniem, a czasami wieczorem się kończyło, bo w różnych miejscach. A potem trzeba się było przygotowywać na następny dzień. Przecież to nie było, w tym czasie nie było ksero. W związku z czym, jeżeli to się, no bardzo dużo czasu poświęcało się, a to się poszło do biblioteki, bo to dwie biblioteki wtedy jeszcze Warińskiego, obecnie Piłsudskiego i Uniwersytecka, no i trzecia ta na terenie Instytutu, a na anglistyce, więc albo się siedziało w bibliotece, żeby no, przygotować się na następny dzień i to trzeba było fizycznie zrobić, no bo nie było jak, to trzeba było po prostu iść i przepisać, przeczytać. Albo się uczyło do jakichś tam kolokwiów, egzaminów. Tego czasu wolnego, takiego w sensie, no co ja mam robić, nie było. To jednak wypełniało. No i wypełniało też takie no, zajmowanie się sobą no, od tej strony, że tam jakoś no, trzeba było coś wyprać, uprasować. Chociaż akurat mnie to nie dotyczyło. To już ja miałam wszystko naszykowane. No ale no, inne osoby, prawda, więc tak wokół domu i wokół takiego,
Kino, oczywiście, że kino było wtedy, zresztą ile było wtedy kin w Łodzi. Więc akurat no, mnie to bardzo interesuje, historia kina, to pamiętam w liceum ja się już tym, jak gdyby tam chodziłam do takich klubów, dyskusyjny klub filmowy. No więc chodziłam do tych klubów, tam były zawsze lepsze filmy niż powiedzmy, bo to EUDK, prawda, miało, albo MDK, czyli to na Moniuszki. No więc tam powiedzmy były te filmy ciekawsze i takie no, z tych kin studyjnych to nazwijmy, no w związku z czym no, no, tą historią w ogóle bardzo się tym jak gdyby mnie to odpowiadało i tak, no, więc żeby, no to znowu trzeba było iść do biblioteki, trzeba było poczytać, czyli no, trzeba było poświęcić czas na to. Końcowe klasy liceum to do kina doszedł teatr. I wiem, że tutaj to tam jeszcze jakieś taka pani Alicja Bobrowska, nieżyjąca już w tej chwili, była w Teatrze Nowym. I tam żeśmy całą jak gdyby taką grupą z liceum chodziły na te przedstawienia. Już potem to nas po prostu wpuszczano bez biletów, bo kolejny raz na jakieś tam przedstawienie. Więc nie było, jak mówię, nie było czasu wolnego w takim sensie, że coś mam niewypełnione i muszę pomyśleć, co ja z tym zrobię. Nie, raczej tego czasu brakowało, że zawsze gdzieś jakieś tam niedoróbki, niedoczytania, nie do odrobienia, to jutro się ściągnie i tak dalej. Więc no było tego zdecydowanie mniej. Ta Łódź, taka jak pan mówi, włókiennicza, taką ciotkę daleką miałam, która pracowała w zakładach, ona była tkaczką. Teraz mi się to przypomniało, taka ciotka Maria. Wiem, że bardzo głośno mówiła, ale powiedziała, że to jest wynik tego, że no hala jest. I że jak te włókniarki, wie pan, czasami, właśnie jak jeździłam tam do mojego ojca, bo mój ojciec mieszkał na Chojnach i wieczorem jechałyśmy z mamą tramwajem, to tylko kojarzę taką wsiadającą przed tymi fabrykami, bo no z Piotrkowską się jechało, tam był przed tą halą targową, czyli Górniakiem, jakaś tam fabryka. I tam na tym przystanku wsiadała bardzo duża liczba kobiet, bardzo głośno mówiących między sobą. I to były, moja mama wtedy mi mówiła, że to są no, tkaczki, to było tak ogólnie nazwane, że to są tkaczki. To cała moja wiadomość. Ja właściwie na dobrą sprawę nie wiedziałam, w jakim mieście żyję. Gdybym tak miała określić, no prawda, wtedy, gdzie ty byłaś? Zielona 18. No. Ale to i ta ciotka też właśnie opowiadała, że ona pracowała na trzy zmiany. Czyli była ta nocna zmiana, potem z tej nocnej zmiany zrezygnowano, jednak no, kobietom nie pozwolono pracować w nocy. No, no i że ona właśnie, no, to, że tak głośno mówi, to, że z powodu pracy na hali, bo tam było bardzo głośno. Koniec. Tak samo nie mam nic, żadnych wiadomości, chociaż też jedno tylko zdanie. Moja mama mi powiedziała, że w czasach szkolnych miała przyjaciółkę Żydówkę. A tutaj jak gdyby tu o tych... jakiś, no przecież byli, prawda? Mieszkali, istnieli. Nigdy nic na ten temat nie słyszałam. Więc taka, nie wiem, czy się wtedy nie mówiło, czy może akurat, no jak mówię, wycofana, wyizolowana. Ale to cała rodzina generalnie. Wszystkie jakieś takie dobre wydarzenia, dobre momenty, ludzie, tu jest, bo ja no nie za mocno jakoś tam powiedzmy wyjeżdżałam, czy jakoś tak gdzieś. Ja właściwie mogłam powiedzieć, że 80% swojego czasu spędziłam tu w tym miejscu. Śmieszne, sama z siebie się śmieję, że ja nie znam ulic łódzkich. I jak ktoś mi na przykład, pan teraz mówi Julianów, to ja myślę, kurczę, gdzie to jest Julianów? No gdzieś się rodzimy, prawda? Gdzieś tam przychodzi nam, co jest niezależne od nas. Ani w jakiej rodzinie, ani w jakim miejscu. I ja myślę, że ja chyba tak, jeśli miałabym to określić, to nie było takiego tego turning point, tylko to było takie nasiąkanie. I tak, no trochę tak jak taka mrzawka, prawda? Człowiek, nie wiem, no idzie, nie wie, że pada, a potem jest mokry. No to chyba byłoby tak, ponieważ wszystkie jakieś takie dobre,
dobre wydarzenia, dobre momenty, ludzie. Tu jest, bo ja no nie za mocno jakoś tam powiedzmy wyjeżdżałam, czy jakoś tak gdzieś. Ja właściwie mogłam powiedzieć, że 80% swojego czasu spędziłam tu w tym miejscu. Śmieszne, sama z siebie się śmieję, że ja nie znam ulic łódzkich. I jak ktoś mi na przykład, pan teraz mówi Julianów, to ja myślę, kurczę, gdzie to jest Julianów? Mimo, że jak mówię, no skaczę do gardła, jak ktoś powie złe słowo na Łódź. I zawsze się właśnie tak mówię, że ja tylko wiem, gdzie jest Zielona 18, a obecnie Piotrkowska 35. I to mi wystarczy. Więc nie znam Łodzi. Jako taki, gdzie tam jakieś dzielnice, jakieś ulice, nie znam. Ale jednocześnie tak jestem z tym miejscem związana, że myślę, że nie potrafiłabym żyć gdzie indziej. Że tam, gdzie wyjeżdżam, bo no, przyjaciół mam na przykład w Warszawie i tam do nich, no oni przyjeżdżają do Łodzi, ja jadę tam do nich. Miałam jakąś okazję, chociaż no, to była okazja poza moją decyzją mieszkania pod Poznaniem, gdzie mam tam powiedzmy no, powinowatych w Poznaniu, bo to no, rodzina męża. I też nie wyobrażam sobie, żebym tam mogła żyć. Mimo, że jak mówię, jestem takim zamkniętym tworem, który na dobrą sprawę mógłby być wrzucony w każde miejsce i tam żyłabym, ale w jakiś sposób tak nasiąknęłam tą łodzią, że nie wyobrażam sobie życia gdzie, żebym była zadowolona, bo to jest nawet... Jest taki termin, że nie mówi się, że ktoś jest szczęśliwy, tylko jest w tak zwanym dobrostanie. Więc ja w dobrostanie mogę być tylko w Łodzi. Nie było zwrotów, nawet myślę w mojej, załóżmy, takiej osobistej historii, prawda? One nie były aż tak mocne i właściwie nie były związane z miejscem. Ja tu sobie, tak jak mówię, nasiąkałam.